Yo, siemano, z tej strony Madziu, witam was po świętach, gościu, tak, już święta minęły i jeżeli jadłeś jajko, albo jadłeś jajko i czekoladowe też się liczy, to zostawiasz suba na tym kanale, a wiesz dlaczego? Ja ci powiem dlaczego, słuchajcie, jak widzicie, jestem na tej samej mapce, gdzie budowałem dom z portali, czy życie w portalu, a tutaj, gościu, 3, 2, 1... BUM! Największe jajko w Minecraft, właśnie dlatego, jeżeli ktoś jadł jajko w te święta, nawet czekoladowe, to musi zostawić suba na kanale i zostawić łapkę pod tym filmem, bo gościu, to będzie jajeczny odcinek, jak się masz. A co to w ogóle za odcinek? No jeżeli, słuchajcie, jeszcze po miniaturce i tytule się nie domyśliliście, to po prostu mamy największe jajko w Minecraft i będziemy sobie w nim mieszkać. Słuchajcie, zapytacie, jak ono się tutaj pojawiło, jakim cudem, halo, czy ono się wygenerowało? Nie, ja je, słuchajcie, zbudowałem. Ale zajęło mi to tyle czasu, że chciałem to nagrać i nawet zacząłem to nagrywać, ale zajęło mi to naprawdę tyle czasu, że no gościu, nie mógłbym tego wrzucić, ponieważ ponad godzinę mi to zajęło i wiecie o co chodzi. Tutaj źle postawiłem blok, tutaj nie wiedziałem jak to dobudować, to, tamto i po prostu masakrycznie to wyglądało, masakrycznie długo to trwało, dlatego słuchajcie, skończyłem budowę, udało się. Naprawdę ciężko jest coś takiego wybudować, spróbujcie sami, ponieważ jajko jest bardzo takim, wiecie no, okrągłym przedmiotem jak na Minecraft, a to jest, kurczę, ciężka sprawa zrobić coś takiego. No ale cóż, trudno, gościu, tutaj widzę, że zapomniałem dobudować czegoś takiego, takiego elementu wystającego, który nadaje właśnie tej okrągłości. Zmienimy sobie czas. Czy ja mam tutaj komendę? Tak. Dobra, mam nawet komendę, bo sobie zmieniałem po prostu wielokrotnie podczas tej budowy, żeby było jasno. No i patrzcie, tak to jajko wygląda. Nie jest co prawda może idealne, ale ciężko jest po prostu wybudować bardziej idealne jajko. Musicie spróbować sami. Napiszcie, czy takie jajko dla was jest akceptowalne. Kurczę, no gościu, wygląda jak jajko, przypomina jajko. Nie wiem jak smakuje, ale po prostu ciężko jest je spróbować. Nie jest to prawda takie kremowe, tak jak jajka w Minecraft, ale pomyślałem, że biała wełna będzie najlepsza, ponieważ jest taka uniwersalna. Jajka też są białe, także nie jest źle. Napiszcie, czy po prostu, czy wam takie coś się podoba. A w tym odcinku, oprócz tego, że właśnie teraz wam pokazuję, co udało mi się zbudować. I gościu, widzicie, że to jest moja mapa, tam jest dom. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka z życiu w portalu, to koniecznie musicie go zobaczyć, bardzo zachęcam, teraz jest życie w jajku. Także to nie jest żadna pobrana mapka, tam jest mój domek. Sam to wybudowałem, gościu, tymi rękoma. Ale co, teraz będziemy sobie po prostu mieszkać w tym domu. Spróbujemy sobie po prostu zrobić tam domek. Jak widzicie, mam kilka itemków, które mi się przydadzą. Tak sobie wymyśliłem, że coś takiego zrobimy. A ty pamiętaj, że jeżeli ten odcinek ci się spodoba, to koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję na kanale, ponieważ, gościu, do końca roku dobijamy 100 tysięcy subskrypcji. Mega ciężkie zadanie, ale z twoją pomocą na pewno to się uda. Także łapka w górę, subskrypcja i lecimy z życiem w jajku. Gościu, sami widzicie, że ono naprawdę nie jest małe. Oj, ono nie jest małe, ale dobra. O, wpadłem do wody, ale gościu, dobra, słuchajcie. Myślę, że od tej strony możemy sobie zacząć budowę. Jak to ma wyglądać? No, jakieś wejście musi być. Także coś takiego bym zrobił, o. Coś takiego bym zrobił. Myślę, że takie drzwi są po prostu najlepsze, ponieważ są jasne. I teraz, jakby to zrobić, gościu? Tu bym sobie, wiadomo, dobudował taki most. Most ze szkła białego, żeby to też spoko wyglądało. To będzie spoko, tylko że schodków potrzeba. Także słuchajcie, wchodzimy sobie w inwentory, wpisujemy sobie KU Quartz właśnie stairs. I gajście teraz, no, widzisz różnicę jakąś? Bo ja nie. Tylko bym sobie chyba coś jeszcze takiego dorobił tutaj, o. Bo to chyba lepiej będzie wyglądało, także całkiem spoko. Możemy sobie wejść i wyjść. Tylko że jakoś ciemno, kurczę, strasznie, patrzcie. Strasznie ciemno tu będzie, oczywiście zaraz sobie ogarniemy światełka. Ale myślę, że gdybym coś takiego zrobił, mianowicie zrobił ten tunel ze szkła taki większy, żeby po prostu było więcej szkła, mniej wełny, to by było całkiem spoko, tak mi się wydaje. O! Coś takiego, albo nawet coś takiego. Ej, spoko to wygląda, przynajmniej mi się podoba, będzie widać po prostu co jest w środku. Tam widziałem wcześniej jakiegoś pigmena, może on będzie chciał mnie odwiedzić? Mam nadzieję, że nie, ale słuchajcie, wchodzimy sobie tutaj. I to wygląda całkiem nieźle, dlatego sobie, słuchajcie, szkło sobie już odłożymy, drzwi sobie odłożymy. I na pewno przyda nam się tutaj glowstone, którym po prostu będziemy sobie tutaj wszystko oświetlać, bo jak widzicie... No tu jest ciemno, gościu, oj, tu jest ciemno, także patrzcie. Zrobimy sobie, nie wiem, coś takiego, na przykład tutaj będą trzy, tutaj będą też trzy. Trzy. I wiadomo, tutaj też będą trzy, spoko.
A tutaj bym zrobił chyba jeszcze więcej tego. Tak mi się wydaje, że tutaj możemy zrobić taką naprawdę przepotężną lampę. Czy jak ja to rozwalę? O gość, nie, nie chcę tego rozwalać. Nie chcę tego rozwalać, także bym zrobił sobie coś takiego. Coś takiego bym chciał sobie zrobić. No dobra, niech to na razie zostanie, słuchajcie. Niech to na razie tutaj zostanie. Pyk, pyk, o coś w tym stylu. Zrobimy sobie to po każdej ze stron. Ej, ale tutaj to inaczej wygląda. Halo? Moje jajko nie jest idealnie zbudowane. No jak to? Tutaj bym sobie też dał, żeby po prostu tego glowstone'a było więcej. Dobra, coś takiego. Okej, jeszcze jedna strona została. I słuchajcie, jajko mamy całkiem nieźle oświetlone, mi się wydaje. Wiadomo, że zaraz jakieś pochodnie, czy więcej tego glowstone'a dojdzie. Ale zacznijmy sobie budowę pierwszego piętra. Bo tutaj po prostu powierzchnia jest za mała, żeby żyć. Dlatego budujemy sobie pięterko gdzieś do tego poziomu, czy do tego poziomu. No, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Tylko potrzeba schodów. Halo, stairs. Dobra, i bierzemy sobie takie właśnie stairs. Ponieważ, zapytacie, dlaczego akurat ze spruce wood? A dlatego, że, gościu, wydaje mi się... Chociaż nie, tak, o, o, to będzie dobre, na pewno. Ponieważ wydaje mi się, że takie ciemne drewno, które mocno kontrastuje do białej wełny, będzie po prostu wyglądały spoko. I myślę, że na tym poziomie... Nie, nie, już tutaj możemy, o, słuchajcie, już tutaj zaczniemy sobie budowę naszego pięterka, także słuchajcie, żmudna robota przed nami. Oczywiście nie będziemy zabudowywać całej tutaj powierzchni, bo chcemy bardziej mieć taką... Nie wiem jak to się nazywa, taka antresola? Kurczę, może niektórzy z was mają to w domu, że macie mieszkanie i takie balkonik jakby, czy piętro, półpiętro, coś w tym stylu. Słuchajcie, zaraz sami zobaczycie, co bym chciał zrobić. Czy ja tu teraz będę mógł wchodzić? Nie, nie, więc jeszcze raz, jeszcze jedno sobie, słuchajcie, dobudujemy. O, coś takiego. Dobra, teraz będzie całkiem spoko. Szybko, szybko, szybko. Nie jest to, słuchajcie, duży dom. Na pewno nie będzie to duży dom. Ale myślę, że będzie bardzo przytulny, bardzo będzie spoko. Patrzcie, o, coś w tym stylu bym chciał sobie zrobić. Czy ja mogę teraz sobie schodzić i wchodzić spokojnie? Mogę. Mogę, co prawda, jak schodzę, to zahaczam czołem, ale nie jest źle, nie jest źle, słuchajcie. Także zrobimy sobie teraz coś o takiego, żebym nie spadł. I właśnie taki balkonik miałem na myśli. Nie wiem, jak to antresola, kurczę, nie jestem pewien. Niektórzy z was pewnie mają coś takiego w domu, napiszcie, jak to się nazywa. I co by tutaj dalej, gościu, zrobić? Pochodnie, pochodnie jakieś się przydadzą, także walniemy sobie tutaj. Na środeczku pochodnia będzie lecona i tutaj. Do tego przed wejściem, o słuchajcie, w tej wnęce bym sobie zrobił ze dwie pochodnie. Spoko. I dywan, przygotowałem sobie dywan, bo wiem, że tutaj chciałbym mieć, słuchajcie, tutaj będą łóżeczka, także tutaj sobie tego nie dajemy. Chcę mieć tutaj dywan. Co prawda wiem, że to zakryje to drewno, które miało kontrastować, ale ono cały czas, słuchajcie, jest tutaj obecne. Po pierwsze, że z dołu, po drugie są schody, których oczywiście nie zakryje. I ono cały czas tutaj jest, także nie bój... Nie chcę rozwalać tego, także nie bójcie się, słuchajcie, to drewno nigdzie tutaj nie znika. A, tutaj będzie łóżeczko, tutaj nie zakrywamy. Bo nie jestem pewien, czy słuchajcie, czy bloki można stawiać na dywanie? A możemy nawet sprawdzić. Nie, właśnie, dlatego, słuchajcie, to musi zostać... To musi zostać po prostu tak jak jest. Tutaj mogę zakryć. To mogę zakryć. Okej, okay, bo mniej więcej wiem jak chcę, żeby to wyglądało. I spoko, to sobie słuchajcie odłożymy. To sobie jeszcze wszystko zostawię. To sobie odłożymy i teraz tak, bed. Bierzemy sobie słuchajcie łóżeczko. Pyk, pyk. Bo oczywiście będą dwa podwójne łóżka. A co gościu? A co? Ej, patrz, tu jest taka luka. A tu jej nie ma, halo. Halo? Czemu to tak jest? Dobra, po prostu zapomniałem tego dobudować. Wydaje mi się, że... Tutaj jeszcze... Nie, ej, tutaj nie mogę. A z tej strony? Też nie, ej, także... Nie, bo tu jest 3x3. Tu też jest 3x3, także słuchajcie, wszystko się zgadza. W takim razie wywalimy sobie te pochodnie i damy ją po prostu tutaj. Tak samo tutaj, po prostu ona po prostu nie wygląda najlepiej. Tutaj sobie zrobimy, ja wiem, że mogę sobie tutaj wyjść, ale słuchajcie, życie na krawędzi, nie wygląda to źle, myślę, że jest ok. I teraz tak, chest, słuchajcie, dajemy sobie skrzyneczkę, koło oczywiście, łóżeczka musi być. To sobie już możemy na razie wyrzucić. Teraz tak, gościu, weźmy sobie crafting. Crafting table, dobra, wyrzuciłem go, ale spoko. Teraz fence, czyli właśnie piecek musi być. Co dalej? Enchanting table. Okej.
Co jeszcze jest z takich mega ważnych rzeczy? Bookshelf. Bookshelf może nie jest mega ważny, ale do dekoracji się na pewno przyda. Także słuchajcie, enchanting daje, myślę, że możemy dać sobie tutaj. To co możemy, myślę, że sobie coś takiego zrobić, taką dekorację przy łóżeczku, spoko, spoko, to już sobie wywalimy. Pyk, pyk. Piecyk mam jeszcze, piecyk, słuchajcie, możemy sobie dać. Tutaj bym postawił crafting, czyli tutaj będą piecyki. Dobra, teraz sięgamy po kowadło. Bo wiadomo, że jak jest enchanting table, to musi też być kowadło, goście. Pyk, po dwóch stronach. I brakuje mi tutaj tylko crafting table, właśnie, miałem ten crafting table, ale on wyskoczył, także crafting table, chodź tu gościu do nas. Postawimy go sobie gdzieś tutaj. Ej, wydaje mi się, że naprawdę spoko to wygląda. Ta luka mi się tutaj jakoś nie podoba, gościu. A co jeżeli by dać więcej bookshelf? Czy to będzie spoko wyglądało? Patrzcie, ja niepotrzebnie wyrzucam te wszystkie itemki. Ale dobra, to na pewno możemy sobie wywalić. Teraz sięgniemy sobie jeszcze po piecyk, bo dwa piecyki to jest jednak mało. Także przez E tu się pisze fence. Nie! Nie! A, to jest fence, boże, fence to jest przecież oczywiście... Mylą mi się słowa z angielskiego, nieważne, nieważne, słuchajcie. Ej, to wygląda nieźle, to wygląda nieźle. Czy te książeczki wyglądają tutaj też spoko? Ej, myślę, że możemy tak sobie zostawić, bo naprawdę nie wygląda to źle. Także to sobie wyrzucimy, pochodnia na razie niech zostanie, glowstone na razie też niech zostanie, ale schodki możemy też sobie wyrzucić. I czego mi tutaj potrzeba? Myślę, że słuchajcie, oddalimy się, myślę, że... A, dobrze, wiem czego mi tutaj brakuje, oczywiście wchodzimy sobie, patrzcie, w combat i tak, bierzemy sobie całą zbrojkę. O tak, myślę, że już wiecie co chcę zrobić. Teraz wchodzimy w decoration blocks, zjeżdżamy na dół i bierzemy stojak. Oczywiście, tutaj słuchajcie, to bym sobie wywalił. Te piecyki, ja wiem, że one są potrzebne, no ale kurczę, to ma być przede wszystkim mega taki designerski i ładny domek. Także słuchajcie, po prostu muszą być zbrojki na stojakach. To sobie już możemy spokojnie odłożyć. I teraz tak, sięgamy po co? Po to. I wiadomo, wchodzimy tutaj sobie combat, bierzemy sobie mieczyki. A jeden mi wystarczy, tak sobie patrzcie co się teraz dzieje. O nie! Patrzcie, nie podoba mi się to, to okienko 3x3, gdzie bym włożył mieczyk, nie jest symetryczne, ponieważ mamy podwójne łóżko, kurczę, ale słuchajcie, myślę, że i tak możemy to sobie zostawić. Bo tak czy siak nie wygląda to jakoś tragicznie. Wiem, że nie ma tej symetrii, ale naprawdę, patrzcie jak to wygląda, patrzcie jak wygląda ten domek. Ej, takie pięterko, taki domek mieć w Minecraft, wow, no patrzcie jak to ładnie wygląda. Ej, naprawdę jest mega kozacko, symetria jest zakochana, zachowana. Także teraz zejdźmy sobie tutaj na dół, bo tutaj słuchajcie, mało bardzo jest przestrzeni. Ja wiem, że jest ciasno, ale gościu i tak coś trzeba dobudować. Także słuchajcie, po pierwsze te schodki muszą lepiej wyglądać. O, coś takiego bym zrobił. I teraz pochodnie bym tutaj sieknął, żeby było troszkę jaśniej. Spoko, spoko, myślę, że to już lepiej wygląda. Tutaj potrzebujemy, kurcze bele, o, tego, żeby to po prostu fajnie wyglądało. Także robimy sobie coś w tym stylu. Tak jak naprawdę w średniowieczu, zawsze mi się kojarzy taka, pod schodami, takie płotki zawsze mi się kojarzą ze średniowieczem, ale gejście, no nie wiem co ja, czemu tak jest, nieważne. Weźmiemy sobie teraz szybko skrzynię. I tu bym, słuchajcie, zrobił magazyn, tylko ten magazyn będzie zrobić ciężko, no bo tutaj na przykład skrzyni nie mogę postawić, no nie, gości, bo jeżeli będę chciał ją otworzyć, to ona się po prostu nie otworzy, także tutaj jest jedna skrzynia, tutaj będzie druga, trzecia, no myślę, że tych skrzyni, słuchajcie, nie będzie jakoś mega dużo, ale sześć podwójnych skrzyni na taki mały domek myślę, że wystarczy. Także patrzcie, tutaj jest magazyn, jeszcze sobie glowstone'a możemy, słuchajcie, sieknąć o tutaj, żeby po prostu było ładniej. Pyk. Coś w tym stylu, okej, okay. I teraz naprawdę jest tutaj niby ciasno, ale jest całkiem funkcjonalnie, także te skrzynki myślę, że tutaj mają sens. Czy gdzieś jeszcze da się wcisnąć tutaj skrzynię, kurczę gościu? No tutaj dałoby się radę, słuchajcie, dobra. Wciśniemy sobie tutaj na jakieś najcenniejsze rzeczy skrzynię. I... Ej, naprawdę wydaje mi się, że to wygląda całkiem sympatycznie, no kurczę. Jeszcze jeden pomysł, o którym myślę od samego początku, to żeby to okienko, a raczej no to nie jest okienko, ten daszek 3x3, czyli po prostu ten najwyższy moment w tym naszym jajku,
zastąpić szkłem. Wtedy naprawdę będzie spoko widok na taki księżyc. Goście, patrz, tu jest księżyc, tutaj macie gwiazdy. Także słuchajcie, żeby wejść do inwentory, teraz, gdzie to jest? Decorating blocks i weźmiemy sobie gościu, nie ma tutaj szkła normalnego? Dobra, to w takim razie wyszukamy sobie glas. Pytanie, czy ja chcę biały, czy taki zwykły przezroczysty? Myślę, że słuchajcie, przezroczysty będzie lepszy, jeżeli chcemy obserwować jakieś niebo i tak dalej. To naprawdę ten przezroczysty będzie lepszy. Tutaj sobie zniszczymy, dobudujemy, zniszczymy i patrzcie, od góry jak to świetnie wygląda. Naprawdę mega kozacka robota. Weźmiemy sobie jeszcze dzień. Jeszcze coś bym chciał tutaj dobudować, zombiaki się palą, ale ich załatwiłem, całkiem nieźle. Wchodzimy sobie do mojego pięknego domku, tutaj na górę, luwa, i naprawdę spoko to wygląda. Ale wydaje mi się, że słuchajcie, coś takiego. Tutaj ja bym sobie, słuchajcie, jeszcze szkło zrobił, o, coś takiego, nawet powiększyłbym to. O gość, teraz mam problem, żeby to dobudować. O, dobra, coś takiego to ma być. Pyk. Dobra. Tutaj, kurczę, chciałem to rozwalić, żeby to było po prostu 3x3 do szkła, ale tych pochodni jakoś... Okej, mam pomysł, zrobimy, patrz, coś takiego. Tutaj sobie dobudujemy, a pochodnia po prostu poleci tutaj. No i tyle, gości, załatwione. Tutaj chyba tego nie będę robił, ponieważ ta ramka, no naprawdę wygląda kozacko, ale tutaj to już co innego, także tutaj sobie rozwalamy, eluwa, gościu, dobra, to sobie pyk, wszystko rozwalamy, żeby po prostu więcej przestrzeni dodać temu domkowi, który naprawdę i tak jest ciasny, no ponieważ to jajko, żeby tutaj, ale to kozacko wygląda, ten domek jest najlepszy, naprawdę, on mi się tak mega podoba. Nie za bardzo wiem, co można by tutaj jeszcze dobudować, no bo słuchajcie, wyjdźmy sobie. I tak, z zewnątrz nie ma co ingerować, ponieważ jajko musi zostać jajkiem, a i tak te szkła trochę zaburzają ten obraz. Ale wygląda to nadal jak jajko. Wejdziemy sobie do środka, patrzcie. Przychodzi sobie mega z wielkiej podróży. O, nawet mam mieczyk. Z mega wielkiej podróży strudzony macioch przychodzi sobie do domku. Mega jest zmęczony, także słuchajcie, wchodzimy sobie. Pyk. Pyk, tutaj do pierwszej skrzynki odkładamy sobie, słuchajcie, wszystkie itemki, pyk, eluwa. I chcę po prostu iść spać, także no teraz akurat nie mogę spać, ale niczego więcej tutaj nie potrzeba. Jest magazyn, tutaj mamy jakieś najcenniejsze przedmioty, crafting table, piecyk, kowadło, enchanting table. Jest zbrojka, którą już, załóżmy, że odłożyłem po ciężkiej wyprawie. No goście, jakiejś telewizji tutaj brakuje, ale w Minecraft nie mamy telewizji, także jeszcze raz sobie wyjdziemy, żeby podziwiać to jajko. Napiszcie, czy taki odcinek wam się spodobał, czy to jajko naprawdę jest jajkiem. Mi się wydaje, że wyszło mi całkiem spoko. Wiem, że nie pokazywałem wam, jak po prostu to jajko jest zbudowane, ale po prostu tyle czasu to zajęło. Musicie mi uwierzyć, że naprawdę godzinę to budowałem. Więc nie chcielibyście tego widzieć, bo w tym momencie odcinek trwałby jakieś półtorej godziny. No po prostu masakra. Także jeszcze raz powiem, napiszcie, czy taki odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. O, pigment tam jest! O, gościu, eluwa pigment, kto chce? Kto chce, żebym załatwił tego pigmena? A, lecimy sobie, gościu, do ciebie. Eluwa, gościu, rozwaliłem portal. Szybko, musimy to naprawić. Flint. A, ale fail na koniec odcinka. Dobra, słuchajcie, wszystko się udało ostatecznie. Także tak, jeszcze się powtórzę. Jeżeli to jajko wam się spodobało, no to goście, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo takich odcinków jest więcej. Codziennie odcinki z Minecrafta, także jeżeli po prostu lubisz tę gierkę, to warto zasubskrybować. Do końca roku próbujemy dobić 100 tysięcy subskrypcji, także naprawdę będzie ciężko, ale z twoją pomocą to się na pewno uda. Ja i moje jajko, nawet ten, jak ten domek kozacko wygląda w środku. Ja i moje jajko, dziękujemy wam za oglądanie, do następnego odcinka, yo!